Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bow, który mieści się w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Makroregionalny meeting w kolarstwie olimpiad specjalnych miał miejsce w piątek w Sielpi. W dwóch konkurencjach, jeździe indywidualnej na czas oraz wyścigu szosowym, zmierzyło się około 70 niepełnosprawnych zawodników. Olimpiady specjalne na terenie gminy Końskie były już organizowane, ale kolarskie zmagania gościły u nas po raz pierwszy. W tym roku jako stowarzyszenieśmy zaaplikowali do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ośrodki na właśnie zorganizowanie takiego makroregionu w kolarstwie. Otrzymaliśmy dofinansowanie, no i stąd organizacja tej imprezy. Natomiast no, też chcieliśmy pokazać piękno ziemi naszej koleckiej, bo Sielpia jest pięknym takim miejscem na ziemi. I zaprosiliśmy parę województw, przyjęły nasze zaproszenia. Impreza się właśnie zaczyna. Wyjątkowość Sielpi jako miejsca dla kolarskich zmagań podkreśla też medalista olimpijski w tej dyscyplinie, a obecnie prezes Świętokrzyskich Olimpiad Specjalnych Andrzej Sypytkowski. Mamy dwa słowa, mamy olimpiadę i kolarstwo, więc to są słowa, które bardzo mi są bliskie mojemu sercu. Jednak byłem olimpijczykiem dwukrotnie, tak samo całe życie jeżdżę na rowerze do tej pory, więc jeżeli widzę, że dużo ludzi jeździ na rowerach i promujemy ten sport, wydaje mi się, że to jest najlepsza rzecz, to jest naprawdę bardzo fajne miejsce i dużo różnych trasów. Co prawda nie wykorzystujemy tych potencjałów leśnych, ale w samym centrum Sielpi, kiedy nie ma dużo ludzi, można sobie pojeździć na rowerze. W środku sezonu tego nie można zrobić, ale teraz naprawdę można się pościgać i jakby porywalizować. W podobnym tonie wypowiada się zastępca burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński. W tym roku po raz pierwszy meeting kolarski. Bardzo ciekawe, nowe wydarzenie, pewnie inspirujące. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało w duchu fair play, ale przede wszystkim warunki pogodowe sprzyjają rozegraniu tego typu zawodów. Sielpia to fajne miejsce pod tego typu imprezę sportową? No przede wszystkim fajne ze względu na ten czas, kiedy nie ma wczasowiczów, alejki, uliczki są puste, nie ma przechodniów, więc myślę, że bardzo dobre miejsce i dobry wybór, jeśli chodzi o otoczenie. Zanim zawodnicy wyruszyli na swoich jednośladach na sielpiańskie alejki, miała miejsce ceremonia otwarcia meetingu olimpiad specjalnych. Podczas niej zaprezentowało się 70 zawodników z 4 województw: podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego. Flagę olimpiad specjalnych na maszt wciągnął Łukasz Czerwiński, zawodnik klubu Herkules, a przysięgę w imieniu wszystkich sportowców złożył Michał Jędrasik z klubu Olimpijczyk w Końskich. Olimpiady specjalne to impreza poświęcona bardzo wyjątkowym sportowcom. W przypadku olimpiad specjalnych to główna niepełnosprawność, to jest niepełnosprawność intelektualna, tak zwana dominanta u nich, ale często, gęsto też występują współistniejące schorzenia także, ale w ogóle ruch olimpiad specjalnych jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali wicestarosta konecki Jarosław Staciwa oraz wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński. Proszę Państwa, makroregionalny meeting w kolarstwie olimpiad specjalnych uważamy za rozpoczęty. To dlatego, że impreza odbyła się pod honorowymi patronatami starosty i burmistrza. Na trybunach zasiadły m.in. Barbara Zbylut, dyrektor warsztatów terapii zajęciowej, i Izabela Arwaj, prezes Wszechnicy Koneckiej. W trakcie ceremonii wybrzmiała też krótka część artystyczna, kilka piosenek zaśpiewał Rafał Sak. Natomiast o bezpieczeństwo i czas wolny uczestników meetingu dbali wolontariusze z 2 Liceum Ogólnokształcącego w Końskich pod wodzą dyrektor tej jednostki Beaty Salaty. Potem przyszedł już czas na sportową rywalizację. Zawodnicy najpierw mierzyli się w jeździe indywidualnej na czas, na długość 1300 metrów, a następnie w wyścigu szosowym na 5 km po drogach Sielpi-Letnisko. Tym razem to nie wyniki były najważniejsze, choć rozdano nagrody i medale. Głównym celem tej sportowej imprezy były jednak korzyści integracyjne i rehabilitacyjne.